siema, z tej strony Feder Fanatics. Się niestety, ale sam jadę. Co tu dużo gadać, nie będę owijał w bawełnę. Po prostu byśmy się nie dogadali. W tym tygodniu nie jedziemy gdzieś razem na ryby, więc jadę sam. Zobaczymy jeszcze gdzie siądę, bo nie mam pomysłu. Na razie jadę na barki zobaczyć. Tam siedzi Michał, taki znany wędkarz, Michał Hołub. I zobaczymy, co i jak. Dzisiaj łowię tutaj przy wlocie na barki jedynki. Fajna pogoda, może trochę mroźno, minus 3 pokazywało, ale już niedługo wyjdzie całkiem słońce. A ja przygotowałem na dzisiaj taką mieszankę. Zanęta, która jest bardzo popularna ostatnio wśród wyczynowych wędkarzy wrocławskich. Wonder Ranch, Wonder Black dokładnie. Mówię, no muszę wreszcie wziąć, spróbować na nią coś złapać. Po prostu tak zachwala. Do tego dodam gliny River Cup i ziemi bełchatowskiej. Wszystko zmieszam w stosunku pół na pół. Taki jest ostatnio modny tutaj u nas. No i co? I będziemy sobie łowić. Niestety nie mam zbyt dużo mięsa, więc raczej mało robaka będzie. Zanęcie właśnie przez te komplikacje, o których wspominałem wcześniej. No i co? Rozbiję sobie parasol, osłonię się trochę od wiatru, bo dość mocno wieje. I będziemy próbować coś złapać. Na pewno dwie linie. Dzisiaj gdzieś, nie wiem, z 20 metr i dystans poćwiczę sobie, więc drugą postawię na 50 metrze. No i będziecie sobie oglądać dalej, zobaczymy, co się będzie działo. Jako ciekawostkę też, bo nie każdy wie, dodam, że stosunki gliny do zanęty się trochę inaczej niż tak na zdrowy chłopski rozum mierzy. Czyli żeby powiedzieć, że łowi się pół na pół, to ja teraz muszę wsypać słuchajcie, kilo zanęty i pół kilo gliny, nie? Czyli glina to jakby 1 kg gliny to tak jakby 2 kg zanęty, żeby to było 1:1. Zimno jest dzisiaj, naprawdę, powiem wam, taki przenikliwy wiatr. Dobrze, mam zimowe rękawiczki, całkiem przez przypadek włożyłem je do torby ze sprzętem audio. Muszę śmietnik zrobić jeszcze potem. Takiego kasterka mam, że też przez przypadek zrobiony, bo zapomniałem schować robaków do lodówki. Także dzisiaj może... O! Dzisiejszy tytuł będzie taki. Ryby z przypadku. Za pomocą matrioszki na robaki tej zawodniczej w pomierze, czyli litrową biorę i jedziemy. Litr zanęty. O! Glinę. A, to już nie będzie tak prosto. To jest taka, zobaczcie, taka brązowa, taka ryberka. I ziemia bełchatowska, też litr. Ziemia bełchatowska, jak wiecie doskonale, tworzy taką czarną, fajną konsystencję, która po przesitowaniu robi się taka puszysta jakby. O. I działamy. Chciałbym też dodać, że mam w zanadrzu mrożonkę
eksperymenty Matchcraft, ale to tak awaryjnie, nie? Fajnie się klei, powiem wam. Na pewno dowodzi do tego, jak się mocno zbije, to do dna doleci prawie wszystko. Będzie się spokojnie wypłukiwać. Dzisiaj widzę, taka spokojna dość woda jest. Zobaczymy. Miało być dzisiaj testowanie peletu, ale nieporozumienie wynikło, widzicie. Ale jest odcinek, ja sobie też zmontuję. Może nie będzie tak super zmontowany jak Adrian montuje, bo ma do tego talent, ale też coś będzie. Nie zostawiam was sam, jak to się mówi. Nie no. Czasem tak bywa po prostu. Jak wygląda ta mieszanka? Dzisiaj zostawił ten sam co zawsze. Najprostszy z najprostszych. Powiem wam, dzisiaj też zauważyłem, że... Te krętliki z tymi takimi plastikowymi, Jezu Chryste, jakie krętliki, agrafki, te karabinczyki z tymi plastikowymi rolikami, zobaczcie te, normalnie zardzewiał, nie? Zardzewiał. Teraz zrobię próbę, jak to się będzie zachowywać w tym momencie. Jeśli chodzi o trwałość, czy to chociaż dzisiaj wytrzyma, wszystko się okaże. Zakładam go twardo, ruski koszyk za 5 zł i będziemy testować. Od razu się też test mały zrobi. Też całkiem przez przypadek. Powiem wam, za pomocą tego jednego uwolnionego kciuka można zrobić wszystko, a w łapki nie jest zimno. On jest tylko do tak zwanego czucia, a reszta robi się. Daje do wietrzy, bo teraz też tak zauważyłem, ludzie robią, żeby trochę oddalić zestaw. Patrzcie, wszystko za pomocą kciuka. To jest chyba nowy model rękawiczek stworzy. O, nawet w zmarzniętą glebę się fajnie wbijają.
odmierzone 5 metrów. Zrobiłem rzut próbny, taki tak zwany maksymalny zasięg, jak ja to sobie mówię. Czyli tak z całej apy pustym koszykiem rzucam i patrzę, jak daleko leci. Teraz zobaczę, który to jest metr. I ewentualnie go skoryguję. No to ustawmy 60 metr. Powiem wam, bez wysiłku koszyk typu rakietka 70 pusty na 60 metr spokojnie pójdzie. Paznokcie, jakie jeszcze mam czyste, kurde. Dopiero zaczynam łapać. Kobiłem średnio. Nie za mocno, nie za słabo. Zobaczymy. Wysokiego napięcia. Doszło do klipsa. W ostatnim momencie. No powiem wam, na tym metrze to idzie woda lepiej jak na 70 gram. Pół kija wygięło. Nie wiem, czy nie będę musiał sprawdzić, skrócić ten dystans, odpuścić dzisiaj. Zobaczcie, co się dzieje z kijem. Jest ryba. Pierwsza. Mały leszczyk. Chcę drugą wędkę rozłożyć, ale zobaczcie, no, brania są. Nie wiem, czy jest sens, jak są takie częste brania. To już jest większy trochę. Że ruskie koszyki za 5 zł fajnie się sprawdzają, powiem wam, celne. Jak za 5 zł to spoko.
Nie. Bliższa już mi się nie chce odmierzać. Więc na oko sobie rzucę. Znacznie bliżej rzucę, bo tam na 60. Znacznie bliżej rzucę, bo tam na 60 metrze to ciągnie strasznie woda. Poszuk brałbym z kolei. 20 gram to jest dostępowy. Kurde, coś tam jest, powiem wam, takiego, że będzie mi ryby spinać. Co to tam jest? Ale można potrenować sobie refleks.
po samą końcóweczkę. Lepiej go zerwę. Patrzcie, jak zapięte. Już dochodzę, już. No to okej, to na razie. Na razie jeden taki. Ale dużo skalarów. Trzeba przeczekać ten atak skalarów chyba i te węże pływają. Widzisz, i czasem zasa i ci kurde nawet nie da znaka, no nie? I trzyma w gębie, kurde. Ja nie lubię takiego czegoś. Blokuje tylko haczyk. Jaki tam haczyk masz, Osiu? Dwunastka. Chodź, pokażę ci, jaki fajny haczyk. Mi to pokazał Zbychu ten haczyk. To jest Mikado. To jest dwunastka? No. Albo czternastka. Czternastka. To jest Mikado, tak zwany krzywulec. Najlepsze haki w tym segmencie akurat co nam. 6,50, ale nie daj Bóg, żeby ci się w coś wbił, bo nie wyciągniesz. Jest tak ostry. Praktycznie każdą rybę zatniesz, nie? A ten trochę taki zawodniczy. 300 gram. Kurde, myślałem, że byli słońce. Taki sam kompas 60 co kurde będzie tego.
cały czas wyniki biorą. Na pelet. Tym razem. Marzec. Właściwie już końcówka. I na pelet brania na odrze. Żółty. Nawet nie wiem jaki to jest, bo dostałem miksa. O, branie. Co rzut to branie. Zastanawiałem ostatnio, czy nie zrobić po prostu live'a. Ale jeszcze chyba nie ta czas. Coś cię chciało zabrać? Stój. Coś cię chciało zabrać mi. Słuchajcie, trachnięta. Trachnięta, jak ściągałem teraz, to ten. Pokażę wam. Jak ściągałem, to coś hukło w nią, bo takie właśnie przytrzymanie poczułem. Dziwne. Trachnięta ryba. Ojejku, poczekajcie. Tu przy dupie. Brak łusek i tu przy dupie jest na kolejce. Od zęba. Czy grubo? Prawie ją uderzył, a stara poleciała szukać dziecka. No.
Ups. Oj, kupę materiału, słuchajcie, zmarnowałem, bo nie miałem niedopięty mikrofon. Pewnie nic nie było słychać. Zresztą teraz bez mikrofonu dźwięk, jak jest jakiś nagrany przeze mnie, to w ogóle nie wrzucam na filmik. Się nie chcę potem bawić z regulacją głośności. Poszedłem po oksy. Oj, kurde, zapomniałem zobaczyć, która... ile jest stopni Celsjusza. Ale ogólnie w słońcu da się wysiedzieć. Gorzej jak zajdzie to słońce, ale o, tak jak teraz jest super. Śmieci płyną dnem. Także trzeba często zwijać. I tak nie będą brać, jak się śmieci walają na haku. Tutaj na lewej ręce, jak huknie kiedyś, to ino raz, tam jest pelet żółty. Nie wiem, jaki to jest zapach. Ogólnie to nie łowię na takie przynęty. Ale że biorą takie skalary nawet na 60 metrze, to mówię, założę chociaż pelet, to chociaż tak sobie ryby wyselekcjonuję. Ale a ten pelet z kolei bardzo rzadko są brania i tak źle i tak niedobrze. Płotka! Płotka, moi drodzy. Zobaczcie. Ojejku, długo wyczekiwana. Płoteczka. Żeby tu płotki przy brzegu były. No. O, ładna płoteczka. O, branie. Jest płotka. Albo przynajmniej była. Jest chyba. Jest. Ale nieduża. Przynajmniej branie nagrało się. Fajnie. O, była. Kurde, zerwała się.
to ujęcie jest fajne. Jest rybka. Jest rybka na pelet. Leszczyka. No. Czekajcie, zaraz. Zaraz wam pokażę. Taki o leszczyk. Na pelet. Z Odry. Leszczyk. O. Poszedł. Także powiem wam, że kurde, na ten pelet 60 metr i są efekty. Są powoli efekty, tam nanęcone jest. Która to już jest godzina? Druga. Jeszcze jest godzina i się zawijam. Ale coś tam jeszcze do nęca. Tam jest. O proszę. Całkiem fajny lesiu. Pokażę wam. Taki leszek. Taki leszek, zobaczcie. Bliziutko wrzucone na pinkę. No pod fajrant powiem wam, że kurczę, rybka zaczęła współpracować. Ale już mi zimno, już do domu pojechał. Kurde, jeszcze się wygiął ten hak. Wystarczy na razie.
Jest. Ładna ryba. Coś tam wisi. Taki krom, leszczyk mały. Małe, małe, bardzo małe ryby. Sporadycznie, takie średniej wielkości. Nic dużego dzisiaj. I tak czasem bywa. Ale mnóstwo brań, super zabawa. I na pelet nawet wyniki. Mamy marzec. Parę krąpi się skusiło na pelet. Ładna, kurde, płotka jedna na klasycznego federa. No, na tego, na pineczka. No, taki. Zobaczcie. To już chyba będzie mój ostatni na odchodny taki o krąpik dzisiaj. No i co? Przydałoby się coś podsumować. Więc podsumowując to wędkowanie, myślę, że jak na dużo rzeczy, które działy się spontanicznie, przez przypadek, przy okazji, to wędkowanie mogę zaliczyć do fajnych, udanych. Niekoniecznie, nie wiadomo jak dużych ryb nie spodziewałem i dzisiaj właśnie się to potwierdziło. Kilka średnich rybek wpadło. No ale fajna pogoda, nie ma tak, nie wieje tak mocno, nie ma dużego uciągu, więc można łowić. Łowiłem klasycznie na koszyk i tak o na jednej wędce, na której był przynętą pelet, wpadło parę krąpi, a na drugiej wędce, na której była przynętą pinka, wpadały różne ryby, nawet dwie płocie, jedna malutka, druga taka fajna, już grubiutka. No a tak dominującym gatunkiem jest dzisiejszego wędkowania jest leszcz, krąb, bardzo dużo drobnej, niewielkiej ryby, jednak jest zabawa, co rzut, praktycznie jest branie, więc a tu selekcjonowałem na tej drugiej wędce na pelet, ale na razie no jakieś średnie krąpie, jeden leszczyk chyba. Jakby to tak wszystko podliczyć, może około 5, może 6 kilo dzisiaj złapałem, ale siedzi się super. Jeszcze chwilę posiedzę i się zawijam. Mam nadzieję, że się podobał filmik. Jak się podobał, tutaj subskrybuj kanał, łapkę w górę daj. No i tyle. Trzymajcie się, do następnego. Feder Fanatics.